Nie żyje Leonard Cohen, gwiazda muzyki, kanadyjski poeta i autor piosenek, odszedł w wieku 82 lat. Informacje o śmierci muzyka zamieszczono dziś w nocy na jego profilu na Facebooku. Data pogrzebu w Los Angeles ma być podana w późniejszym terminie. Cohen zaczynał jako poeta i powieściopisarz, ale zasłynął głównie jako piosenkarz. W 1965 roku utwór Suzanne Judy Collins stał się wielkim przebojem. Jej tekst został napisany przez Kanadyjczyka. Najbardziej znane piosenki artysty to m.in. Darkness czy Alleluja. Dziś Narodowe Święto Niepodległości. Co roku upamiętniamy odzyskanie przez Polskę wolności. Stało się to w 1918 roku po 123 latach zaborów. Zakończenie I wojny światowej to też początek II Rzeczypospolitej. Symbolem niepodległości jest m.in. Józef Piłsudski, który uzyskał władzę nad polskim wojskiem. Święto zostało zniesione po zakończeniu II wojny światowej. Przywrócono je w 1989 roku. 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Towarzyszą mu różnego rodzaju marsze, uliczne spektakle i inscenizacje. Święto Niepodległości to także zgromadzenia publiczne i imprezy masowe. Według szacunków w marszach w Warszawie może uczestniczyć nawet 160 000 osób. Tłumy ludzi spodziewane są zwłaszcza na marszu Komitetu Obrony Demokracji pod hasłem Kot Niepodległości, organizowanym przez narodowców Marszu Niepodległości Polska Bastionem Europy, a także przez koalicję antyfaszystowską pod hasłem Za naszą i waszą wolność. Oprócz wielotysięcznych manifestacji odbędą się też mniejsze pikiety, nie zawsze związane bezpośrednio ze świętem Niepodległości. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. Będzie ona obowiązywać od 2017 roku. Ustawa przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Przewodnikiem rodzin po systemie wsparcia ma być asystent rodziny. Jego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy. Prezydent podkreślił, że to kolejny ważny prorodzinny element działalności rządu.